Jak zorganizować dzień, żeby był bardziej produktywny? Oto jest pytanie. Witam w kolejnym dniu, hashtag wyzwanie PAI. Właśnie jestem w moim hotelu w Lublinie i zaczynamy właśnie teraz. Takie życie krawaciarza. Jest godzina 17:30. Ja dopiero jestem w hotelu. Tak wygląda moje wyrko. No a dzisiaj jeszcze mam sporo do zrobienia, także zabieram się do pracy. Dzisiaj na moim kanale YouTube odbędzie się transmisja i będziemy pisać sieć neuronową w Python, a przynajmniej będziemy próbować napisać. To jest PsychoCoach, twój prowadzący. Sieć neuronowa i tak. I dzisiaj o 20:00 startujemy. Możecie pisać na czacie, a także zalajkujcie tą transmisję, żeby miała większe zasięgi. Czy dodzwoniłem się na recepcję? Okej, to proszę przyjść za 3 minutki i zaparzyć dla psychocoacha herbatkę, bo zaraz ma transmisję live. No dzięki. Herbatka dla psychocoacha. Już po transmisji online. Na moim kanale YouTube tak wyglądało moje stanowisko, na szybko się rozłożyłem po prostu. Dwa kompy i tablet. No i poszło. To chyba sobie weźmiemy goloneczkę na początek. Dodatkowo konsumę z kiszonej kapusty z pieczoną pietruszką. Zobaczymy, co to jest. Na deser albo tarta. Tarta z grzybami. Chyba wezmę suflet czekoladowy. To jest właśnie to konsumę z kiszonej kapusty. Bardzo ładnie podane. Zobaczymy, jak smakuje. No, powiem wam, że to konsumę to całkiem dobre. Kiszona kapusta, chyba była taka pieczona marchewka plus taki ziemniaczek. Trochę ostrawe, ale robota robi to, że bardzo ładnie podane była ta zupa. A to goloneczka. No, też ciekawie podana, bardzo. Ale spróbujemy. No i na koniec deserek. Zmontować vloga i spać. Dzień 8 wyzwania Python 30 dni. Możesz pobrać to wyzwanie w linku poniżej. Możesz zapoznać się tutaj właśnie z interfejsem IDLE. O to chodzi, o co tutaj chodzi. Jeżeli zainstalowałeś sobie Python, to na twoim komputerze pojawiło się takie środowisko właśnie IDLE. Rozwinięcie tego skrótu to chyba Integrated Development Learning Environment. Jeżeli to wejdziesz, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest IDLE właśnie i co to jest konsola shell. Zrób koniecznie notatkę. Wykonaj w shell następujące działania. 2 plus 2, 10 przez 5, 5 razy 5. Tak, czyli co to jest interfejs IDLE? Musisz znaleźć definicję w internecie, co to jest. Oraz konsola shell. Ja mogę ci powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o konsolę shell, jeżeli wpiszesz Python w swoim wierszu polecenia albo otworzysz to IDLE, pojawią się takie trzy strzałeczki i to znaczy, że będziesz mógł wpisywać właśnie takie coś jak działania matematyczne albo testować swoje porcje kodu. Jeżeli dasz 2 plus 2 i klikniesz Enter, no to wyświetli się wynik, czyli 4. Tak, to jest dzień 8. Przetestuj sobie, czy nic IDLE, napisz koniecznie, ponieważ my jako wyzwaniowcy musimy przekazywać tę wiedzę dalej. Jeżeli to sobie napiszesz, zostanie ci do głowy i będzie okej. Okay.